Suma dnia, Michał Trześniewski, witam Państwa. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem i wicepremierem Włoch Matteo Salvinim, który jest przewodniczącym partii Liga. Politycy rozmawiali o przyszłości prawicy w Unii Europejskiej. Spekuluje się, że będą chcieli powołać nową prawicową frakcję w Europarlamencie, po tym jak Fidesz opuścił Europejską Partię Ludową. Taka zapowiedź dzisiaj nie padła, ale Morawiecki, Orban i Salvini mają ponownie spotkać się w maju. Jak mówili, chcą renesansu Europy opartej na chrześcijańskich wartościach. Przede wszystkim priorytet absolutnie numer jeden to dzisiaj zwalczyć pandemię jak najszybciej po to, żeby od maja, czerwca, lipca Europa mogła wracać do normalności. Mogła wracać do normalności w tym wymiarze międzyrządowym, współpracy między naszymi rządami, ale także szukać nowych platform porozumienia. Jakie to mogą być te platformy porozumienia? Przede wszystkim określiliśmy sobie nasze priorytety podstawowe. O paru z nich właśnie Wiktor już powiedział. To jest współpraca transatlantycka. NATO jako podstawowa płaszczyzna zapewnienia bezpieczeństwa, ale także pogłębiona integracja europejska w tych wymiarach, które są potrzebne, ale szanująca jednocześnie narodową suwerenność, wolność jednostek, ale również i to przede wszystkim szanująca rzeczywiste, prawdziwe, realne europejskie wartości, jak rodzina, godność jednostki, tradycyjne wartości jak chrześcijaństwo, obrona tych wartości przed różnymi innymi kulturami, jeśli można tak powiedzieć, które z zewnątrz, spoza Europy, ale także z wewnątrz Europy próbują te wartości atakować. A więc spotkaliśmy się tutaj w Budapeszcie, bo wierzymy w przyszłość Europy, wierzymy w przyszłość Unii Europejskiej, wierzymy w to, że możemy budować wspólną drogę przed Europą. Integracja europejska może dalej się rozwijać, ale jednak, żeby jej owoce były zdrowe, nie możemy zaniedbać korzeni, z których integracja europejska wyrasta. Opozycja zarzuca premierowi zawieranie koalicji z partiami, które są prorosyjskie, podnosząc na przykład paradowanie Salviniego w koszulce z Władimirem Putinem i podpisanie przez jego partię Liga porozumienia o współpracy z partią Putina, Jedna Rosja. Rosja mobilizuje siły wokół Ukrainy. USA ogłaszają stan zagrożenia w Europie. Morawiecki w Budapeszcie organizuje z Orbanem i Salvinim proputinowski blok polityczny. To nie jest prima aprilis. Donald Tusk miał wiele okazji, by przeciwdziałać proputinowskim tendencjom w Unii Europejskiej. Ostatnio na kongresie CDU chwalił działania niemieckich polityków, którzy na co dzień robią wszystko, by dokończyć Nord Stream 2. Nie skrytykował ich ani słowem. Ze strachu, celowo, na pewno w interesie Putina. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu w ramach wirtualnego spotkania z klubami Gazety Polskiej. Kaczyński był pytany m.in. o ewentualną koalicję z Pawłem Kukizem i o to, co dalej z piątką dla zwierząt. Czy pan Paweł Kukiz ma przyszłość w koalicji Zjednoczonej Prawicy? Państwo pytają o polityczną kuchnię. Ja nie chcę tu powtarzać pewnego znanego, znanej wypowiedzi Bismarcka w tej sprawie. Ale będę się tej reguły, którą wyznaczył tą wypowiedzią, trzymał. O kuchni nie należy tutaj w tej chwili mówić. Rozmawiamy, tutaj to potwierdzę, natomiast ukazały się w naszych mediach takie informacje, żeby wynikało, że ta rozmowa, która miała miejsce niedawno, no to jest jakby pierwsza, czy no jedna z niewielu rozmów. Takich rozmów już było bardzo wiele, ja nawet nie potrafię w tej chwili powiedzieć ile, ale już w tej chwili można powiedzieć, że z Pawłem Kukizem dobrze się znam. To pytanie może
Nie bardzo pana ucieszyła, ponieważ się przewija, to je zadam. Chodzi o piątkę dla zwierząt, jakby czy to koniec tej historii, czy to, że nie było akceptacji wewnątrz obozu, oznacza, że już się więcej nie zdarzy. No, część tutaj osób, widzę, jest bardzo aktywnych w tej sprawie, więc nie wiem, dlaczego są tacy aktywni, ale powtarzam to pytanie. Pewne lobby, no. Proszę pamiętać, że kiedyś rytualny on jest w centrum tej sprawy, został zakazany. Ja w kampanii 2015 roku raz się zetknąłem z tą sprawą. Znaczy raz jedna osoba w pewnej małej wsi gminnej na Podlasiu tą sprawę postawiła. Ja objechałem bardzo wiele miejsc. Także w trakcie no, bardzo wielu wizyt, były tak zwane jarmarki, w trakcie kampanii wyborczej 2019 roku też tej sprawy nie stawiano. Więc tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia no, z bardzo skuteczną kampanią, która prowadzi do tego, że wielu, w szczególności rolników, uważa, że te zakazy, które mają być wprowadzone, czy miały być wprowadzone, bo w tej chwili ta sprawa nie stoi, będą na przykład skutkowały tym, że nie będzie można sobie no, rozrobić rosołu z kury, własnej kury na obiad. To oczywiście to jest całkowita nieprawda, no, to jest mówiąc najprościej bzdura. Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy, które można określić jako dobrostan zwierząt, no to bez najmniejszej wątpliwości w niedługim czasie będziemy mieli różnego rodzaju dyrektywy europejskie, no, które i tak no, postawią problem w ten sposób, że albo się dostaje dopłaty, ale trzeba tych reguł przestrzegać, albo się nie dostaje dopłaty. Więc to naprawdę jest tak, że no, nie brońmy interesów pewnych niewielkich grup, naprawdę niewielkich i nie blokujmy naprawdę bardzo potrzebnego procesu awansu kulturowego naszego narodu, bo stosunek do zwierząt to jest element kultury. Czym ona wyższa, tym ten stosunek jest bardziej humanitarny i lepszy. Niedługo 10 kwietnia, 11. rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. Prezes Jarosław Kaczyński mówił, co dalej z wyjaśnianiem tego zdarzenia. Cały wywiad zostanie wyemitowany w telewizji Republika w niedzielę rano o godzinie 9:05. Musimy o tym pamiętać, że do prawdy, bo tutaj głównie chodzi przecież nie o wrak, tylko o prawdę, można dojść także i bez tego, chociaż to bardzo przedłuża cały proces i bardzo go utrudnia. Ale to nie jest niemożliwe. Dzisiaj jesteśmy na tym poziomie techniki, że na podstawie tych wiadomości, które mamy, metodami matematycznymi, numerycznymi, no jesteśmy w stanie odtworzyć i samolot, i proces jego rozpadu, i wreszcie jesteśmy w stanie no, z bardzo dużą dozą pewności odtworzyć to, co się stało. Odpowiednie raporty, mówię tutaj o komisji Antoniego Macierewicza, czekają już tylko na podpis. No jest jeszcze, to jest kwestia dyskusyjna, nie wszyscy tak uważają, jeszcze kilka wątpliwości, które warto by tak do końca wyjaśnić, żeby mieć już taką stuprocentową, absolutną pewność. Ale to jest w tej chwili ten poziom. Ja tylko przed jednym pozwolę sobie przestrzec, to znaczy nie należy tutaj myśleć rocznicami. No my się zbliżamy w tej chwili do 11. rocznicy. Ale to nie powinna być data, która determinuje moment ujawnienia prawdy. No, prawda można ujawnić wtedy, kiedy mamy ją już na pewno. I kiedy nikt, kto myśli racjonalnie i odwołuje się do racjonalnych argumentów, no, nie będzie w stanie jej podważyć. To jest ten moment właściwy. On może być bliski rocznicy, może to być rocznica, ale może być to też data zupełnie inna, bo nie o to chodzi. Rocznica to jest okazja dla uroczystości, pamięci, a jeżeli chodzi o ujawnienie prawdy, to przede wszystkim ważna jest merytoryczna część tego całego procesu, który do tej prawdy prowadzi. Dziś Wielki Czwartek, który rozpoczyna Triduum Paschalne. Najważniejsze trzy dni dla katolików na całym świecie. Wielki Czwartek upamiętnia ostatnią wieczerzę, na której ustanowiono sakramenty Eucharystii i kapłaństwa. Łukasz Żmuda.
Papież Franciszek odprawił mszę Krzyżma Świętego przy ołtarzu katedry Świętego Piotra w Watykanie. W wygłoszonej homilii wskazał, że głoszenie Ewangelii związane jest z czasem radości, prześladowania i krzyża. Są one ze sobą ściśle powiązane. Cierpienia, które przynosi nam Ewangelia, nie są naszymi własnymi cierpieniami, ale cierpieniami Chrystusa w nas. Nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa i jesteśmy sługami ze względu na Niego. Papież skierował te słowa do kapłanów. W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. W Wieczerniku Chrystus wskazał apostołom, aby ofiarę Jego ciała i krwi czynili na Jego pamiątkę. Eucharystia staje się do dzisiaj najważniejszym, centralnym momentem, jak to dokumenty Kościoła mówią, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, dlatego że umożliwia nam spotkanie z Chrystusem. Z powodu pandemii w tym roku papież zrezygnował ze zwyczaju umycia stóp. Zwyczaj ten jest pięknym drogowskazem dla kapłanów. Pokazuje, że służba Bogu realizuje się tak naprawdę poprzez służbę drugiemu człowiekowi. To jest, powiedziałbym, po prostu synteza tajemnicy Boga człowieka, który uniża samego siebie, aby pokazać istotę, głębię, sens miłości Boga do człowieka. I tę miłość nam zostawia jako zadanie do realizacji. Realizacji, która nie jest prosta. Kapłaństwo nie jest wbrew pozorom łatwą drogą i powołaniem. Potrzeba naprawdę wyjątkowej odwagi, by zostawić to, co świat dzisiaj proponuje i by pójść za Jezusem, by stanąć przy boku Jezusa, który jest czysty, ubogi, posłuszny woli Ojca. Spełnieniem Jego woli i posługi jest chociażby wczorajszy gest Stolicy Apostolskiej. W auli Pawła VI zeszczepiono 100 bezdomnych i biednych z całego Rzymu. W ciągu kilku tygodni szczepionka zostanie podana ponad 1000 potrzebującym. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. 30 miliardów złotych na tak zwaną tarczę wiosenną. Rząd przeznacza kolejne pieniądze na ratowanie polskich przedsiębiorców. Chcemy uruchomić następne środki finansowe w łącznej wysokości do 30 miliardów złotych po to, żeby ratować polskie przedsiębiorstwa. Żeby ratować przedsiębiorstwa w branżach, które do tej pory są objęte tarczą, ale także poszerzyć tę tarczę na kolejnych kilkanaście branż PKD. Nasze priorytety nie zmieniły się od roku. Te priorytety to walka o zdrowie i życie Polaków, ale jednocześnie też walka o miejsca pracy. Tegoroczne święta Wielkiej Nocy na całym świecie obchodzone będą w cieniu śmiercionośnej pandemii. Rządy poszczególnych krajów próbują wszelkimi możliwymi sposobami zatrzymać szalejący patogen. Paulina Bilińska. Brazylia ponownie z rekordową liczbą zgonów z powodu COVID-19. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło blisko 4000 osób. Na cmentarzach trzeba organizować nocne pogrzeby, aby zdążyć pochować wszystkich zmarłych. Według specjalistów jedynym ratunkiem pozostają szczepienia. Brazylia musi szybko zwiększyć tempo szczepień, zwłaszcza wśród osób najbardziej zagrożonych, a później skupić się na śledzeniu zmutowanych szczepów wirusa. Dramatyczna sytuacja w Brazylii nie przekonuje prezydenta Jaira Bolsonaro, który wezwał lokalnych gubernatorów do złagodzenia restrykcji i blokad, co umożliwi ludziom powrót do pracy. Każdy może zarazić się wirusem, każdy może mieć gorszą odporność i sytuację zdrowotną, ale głód zabija znacznie bardziej niż wirus. 59 tysięcy zakażonych. Takie dane przekazał w środę francuski resort zdrowia. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną Emmanuel Macron zapowiedział nowe obostrzenia, także na okres świąt. Od 3 kwietnia do 2 maja zamknięte zostaną sklepy poza punktami pierwszej potrzeby. Wprowadzona zostanie praca zdalna wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Obowiązuje także zakaz przemieszczania się pomiędzy departamentami. Na 3 tygodnie w całej Francji zamknięte będą również szkoły i przedszkola. Obostrzenia, które do tej pory dotyczyły 19 ze 101 departamentów Francji, od soboty będą obowiązywały w całym kraju przez 4 tygodnie. Naszym głównym wyzwaniem jest przyspieszająca pandemia. Oczekujemy mobilizacji od wszystkich, rządu i pracowników służby zdrowia.
Trudną sytuację można zaobserwować także w Belgii. W tamtejszych szpitalach zajętych jest ponad 60% łóżek na oddziałach intensywnej terapii. Bilans zakażeń w tym kraju stale rośnie. Obserwujemy rosnącą krzywą zakażeń, więc obawiamy się, że obecny stan wolnych łóżek wystarczy na kilka następnych dni. Martwimy się tym, co może wydarzyć się później, w ciągu kolejnych tygodni. Tymczasem premier Szwecji poinformował, że planowane luzowanie restrykcji zostanie przesunięte do co najmniej 3 maja ze względu na stały wysoki wskaźnik dobowych zakażeń. W środę liczba nowych przypadków wyniosła prawie 8,5 tysiąca i był to najwyższy wynik od grudnia zeszłego roku. Liczba infekcji jest na zbyt wysokim poziomie i niestety ciągle rośnie w niektórych częściach kraju. Sektor zdrowia jest bardzo obciążony, dlatego tak ważne jest, abyśmy wytrzymali obostrzenia nieco dłużej. Pomimo, że wielu obywateli Niemiec zdecydowało się na wyjazd świąteczny do Hiszpanii, i tak liczba zagranicznych gości w tym roku spadła o 80% w stosunku do poprzedniego roku, osiągając najniższy poziom od ponad 50 lat. Jak podkreślają eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia, naszym priorytetem na te święta nie powinna być jednak turystyka, ale raczej walka o przetrwanie. Dlatego tegoroczne święta powinny być obchodzone w gronie najbliższej rodziny, a wszelkie uroczystości z nimi związane powinny być organizowane na zewnątrz. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Chiny konsekwentnie ograniczają swobody demokratyczne w Hongkongu. Najnowszym przejawem takich działań jest wyrok zależnego od władz w Pekinie lokalnego sądu, który skazał 7 wpływowych działaczy demokratycznych. Powód? Zorganizowali antyrządowy protest w sierpniu 2019 roku. Na ulicę wyszło wówczas ponad 1,5 miliona demonstrantów. Za winnych zostali uznani między innymi weteran ruchu demokratycznego Martin Lee, sympatyzujący z opozycją magnat mediowy Jimmy Lane oraz byli posłowie lokalnego parlamentu Lee Chok-yan, Margaret Ng, Cid Ho, Albert Ho i Long Kwo Hung. Sąd nie zdecydował jeszcze o wymiarze kary, jednak oskarżonym grozi do 5 lat więzienia. Opozycjoniści nie mają wątpliwości, jaki sygnał w ich kierunku wysyłają chińskie władze. Większość z nich obawia się, że mogą zostać aresztowani za jakikolwiek wyraz sprzeciwu wobec Pekinu. Działania prawne podejmowane w ostatnim czasie przeciwko organizatorom demokratycznych protestów wpisują się w nową retorykę Pekinu, który dąży do zniesienia autonomii regionu. W ramach tych działań w czerwcu 2020 roku władze centralne narzuciły miastu kontrowersyjne przepisy dotyczące bezpieczeństwa państwowego, które przewidują nawet dożywocie za prowadzenie działań o charakterze separatystycznym czy wywrotowym. Ponadto w ostatnich dniach przyjęto plan drastycznej reformy systemu wyborczego Hongkongu, która zmniejszy liczbę posłów wybieranych w demokratycznych wyborach, co w praktyce ma zagwarantować całkowite uzależnienie lokalnego parlamentu od władz w Pekinie. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia we wtorek. Wesołych świąt.